Naprawdę nie chodzi o to, żeby wydawać pieniądze na audiotekę, tylko chodzi o to, żeby sobie samemu zawczasu poczytać. Niestety bez mikrofonu, więc niewiele będzie słychać, ale przynajmniej będę słyszał swój głos i poćwiczę trochę głośne czytanie. Kate Wilhelm, gdzie dawniej śpiewał ptak. Dawid nie cierpiał rodzinnych obiadów u Samerów. Zgromadzona przy stole rodzina rozmawiała o nim tak, jakby jego samego wcale tam nie było. Na pewno jada za mało mięsa. Patrz, jaki on mizerny. Psujesz go, Kali. Jeżeli nie jada obiadu, nie pozwalaj mu, jeżeli nie zjada obiadu, nie pozwalaj mu wychodzić na podwórko. Ty byłaś taka sama. W jego wieku bez trudu ścinałem drzewo toporem, a on nie wyciosałby sobie nawet tunelu przez mgłę. Dawid wyobrażał sobie, jest niewidzialny, że niedostrzegalny dla innych unosi się ponad ich głowami. Zawsze ktoś z gości musiał zapytać, czy Dawid ma już swoją dziewczynę i niezależnie od tego, czy odpowiedź brzmiała tak, czy nie, rozlegały się znaczące pokrząkiwania. Ze swego punktu obserwacyjnego niewidzialny Dawid wymierzał pistolet laserowy wuja Clarence'a, którego szczególnie nie lubił, ponieważ wuj był gruby, łysy i bardzo bogaty. Wuj Clarence miał zwyczaj maczać herbatniki w sosie, w syropie albo, i to najczęściej, w mieszaninie sorgo z masłem, którą bełtał na talerzu tak długo, aż wyglądała jak dziecięce gubienko. I wciąż upiera się, że zostanie biologiem, powinien pójść na Akademię Medyczną i rozpocząć praktykę u boku Walta. Mierzał pistolet laserowy wuja Clarence'a i wycinał mu z brzucha zgrabny szpuncik, wskutek czego wuj wypływał z otworu i zalewał całe to towarzystwo. Dawid poderwał się, po czym znów opadł na krzesło. Dawidzie, czemu nie pójdziesz sprawdzić, co tam broją inne dzieci? Cichy, zrównoważony głos ojca mówił w rzeczywistości dosyć tego, po czym zbiorowy umysł rodzinny koncentrował się na jakiejś innej latorośli. Gdy Dawid podrósł, wyuczył się skomplikowanych relacji pokrewieństwa, które w dzieciństwie przyjmował bez pytania. Wujowie, ciotki, kuzyni drugiej i trzeciej linii, a także członkowie honorowi, bracia, siostry i rodzice tych, którzy wżenili się w rodzinę. Byli więc Samerowie, Pistonowie,
Ogladiowie, Wejnamanowie, Majerowie, Zapkowie, Wejnowie, Wejcowie. Wszyscy z nas z tej samej rzeki, która przepływała przez żyzną dolinę. Szczególnie dobrze pamiętał ferie. Stary dom Samerów pękał w szwach od mnogości sypialni na piętrze. Strych wykładano od ściany do ściany legowiskami dla dzieci, a w jego zachodnim oknie umieszczano ogromny wentylator. Na wszelki wypadek zawsze jednak ktoś przychodził sprawdzić, czy dzieciarnia nie podnosiła się na strychu. Starsze dzieci miały się niby opiekować młodszymi, ale w rzeczywistości noc w noc straszyły je tylko opowieściami o duchach. W końcu poziom hałasu podniósł się tak znacznie, że sytuacja wymagała interwencji dorosłych. Wujek Ron ciężko człapał po schodach, a wewnątrz zaczynała się kotłowanina. Hamowane chichoty i tłumione piski, póki każdy nie znalazł własnego siennika. Także kiedy wujek Ron zapalał wreszcie światło w korytarzu, które mgliście rozjaśniało strych, wyglądało na to, że wszystkie dzieci już śpią. Zatrzymywał się na chwilę w drzwiach, po czym zamykał je, gasił światło i człapał w na dół, najwyraźniej głuchy na dobiegające go z góry odgłosy wznowionej zabawy. Najścia ciotki Klaudii były jak pojawienie się ducha. Jeszcze przed chwilą w powietrzu latały poduszki, ktoś płakał, ktoś inny próbował czytać przy latarce, przy drugiej latarce kilku chłopców grało w karty. Dziewczynki z bicep gromadki szeptały sobie do ucha jakieś niewątpliwie słodkie sekreciki, sądząc po tym, jak się czerwieniły i peszyły, ilekroć ktoś z dorosłych zaszedł je znienacka, aż tu nagle drzwi otwierają się gwałtownie, na cały bałagan pada snop światła, a w progu staje ona. Ciotka Klaudia była bardzo wysoka i chuda. Nos miała za duży i była niezmiennie opalona na kolor wygarbowanej skóry. Stała tak nieruchoma i straszliwa, a dzieci bezszelestnie wślizgiwały się pod koce. Ciotka ani drgnęła, póki każde nie trafiło na swoje miejsce, po czym bezgłośnie zamykała drzwi. Cisza przedłużała się w nieskończoność. Ci, którzy spali najbliżej drzwi, wstrzymywali oddech, próbując złowić uchem odgłos zapalenia po drugiej stronie. Wreszcie ktoś zdobywał się na odwagę uchylenia drzwi. Jeżeli ciotki naprawdę już nie było, bal rozpoczynał się od nowa.
pamięci Dawida utrwaliły się zapachy świąt. Te najzwyklejsze placka z owocami i pieczonych indyków, octu, który się dodawało do farb napisanki, tataraku i gęstego kremowego dymu wojskowych świec. Ale najlepiej pamiętał woń prochu strzelniczego, który wszyscy nosili przy sobie podczas zjazdów na 4 lipca. Zapach, który przenikał ich włosy i ubrania i przez długie dni pozostawał na rękach, ich dłonie obstrzone były purpurowymi i czarnymi plamami, po jagodach i ta ma barwa mieszana z tamtym zapachem stanowiła jedno z niezatartych wspomnień jego dzieciństwa. Mieszała się z nią woń siarki, którą opylano ich obficie dla odstraszenia pcheł. Gdyby nie Celia, jego dzieciństwo można by nazwać idealnym. Celia była córką siostry jego matki i była o rok młodsza od Dawida i zdecydowanie najładniejsza ze wszystkich kuzynek. Jako małe dzieci obiecali sobie, że się kiedyś pobiorą. Gdy jednak trochę podrośli i przyjęli do wiadomości, że małżeństwo między ciotecznym rodzeństwem nie wchodzi w rachubę, zamienili się w zaciekłych wrogów. Dawid nie pamiętał już, skąd się o tym dowiedzieli. Był przekonany, że nikt tego nigdy dokładnie nie sformułował, ale oni domyślali się i tak. Po tym odkryciu, ilekroć nie mogli zejść sobie z drogi, zaczynali się bić. Gdy Dawid miał 15 lat, Celia zepchnęła go ze stogu, przez co złamał rękę kiedy miał 16, mocowali się przez całe 50 czy 60 metrów. Piące kuchenne drzwi wiejskiego domu Winstonów od płotu. Pozdzierali z siebie ubrania, plecy Dawida krwawiły od śladów paznokci Celi. Ona rozharatała sobie bark o jakiś kamień i nagle podczas tej szamotaniny i kotłowania jego policzek dotknął jej odkrytej piersi i Dawid przerwał walkę. Stał się nagle rozmamłanym, pochlipującym, gamoniowatym półgłówkiem, a ona dała mu kamieniem w głowę i tym samym zakończyła potyczkę. Do tego momentu wszystko odbywało się w kompletnej nieomal ciszy, przerywanej jedynie sapaniem i szeptanymi wyrazami, które musiałyby zbulwersować rodziców obu stron. Lecz gdy go uderzyła, a on osunął się na ziemię, nie zemdlony, ale oszołomiony, obojętny, bierny, Celia krzyknęła głośno, ulegając przerażeniu i trwodze. Rodzina wysypała się z domu, jak gdyby ktoś nim potrząsnął, i w pierwszej chwili wszyscy musieli pomyśleć, że Celia została zgwałcona. Ojciec zagarnął Dawida do stodoły z pozornym zamiarem wymierzenia mu kary, chłosty, ale gdy już
tam dotarli, stanął już z paskiem w dłoni i popatrzył na chłopca z miną wściekłą, a zarazem w przedziwny sposób pełną współczucia. Nawet go nie dotknął. Dopiero gdy odwrócił się i wyszedł, Dawid uświadomił sobie, że łzy wciąż płyną mu po twarzy. W rodzinie byli rolnicy, kilku prawników, dwóch lekarzy, agenci ubezpieczeniowi, bankierzy i młynarze, kupcy z branży metalowej i innych gałęzi handlu. Ojciec Dawida był właścicielem sporego domu towarowego, który zaopatrywał zamożniejszych ludzi z doliny. Dolina była żydna, farmy duże i dostatnie. Dawid zawsze miał wrażenie, że z wyjątkiem kilku pechowców jego rodzina jest raczej zamożna. Ze wszystkich krewnych najbardziej lubił brata swojego ojca Walta. Nazywali go zawsze doktorem Waltem, nigdy stryjem. Bawił się z dziećmi, uczył je różnych dorosłych rzeczy, na przykład gdzie wymierzyć cios, jeśli naprawdę chce się zadać ból, a w które miejsca nie uderzać w przyjacielskiej szarlataninie. Walt wcześniej niż inni dorośli zrozumiał, że należy przestać traktować ich jak dzieci. To właśnie doktor Walt sprawił, że Dawid jeszcze jako mały chłopiec postanowił zostać naukowcem. Wyjeżdżając do Harvardu, Dawid miał 17 lat. 3 urodziny jego urodziny przypadały we wrześniu, ale spędził je poza domem. Kiedy wreszcie wrócił na święto dziękczynienia i gdy cały klan rodzinny zebrał się w komplecie, dziadek Summer ponalewał rytualne poobiednie martini i jeden kieliszek wręczył Dawidowi. A wuj Warner zagadnął go: jak sądzisz, co powinniśmy zrobić z Bobby? David doszedł do owego tajemniczego rozdroża, które nigdy nie jest na tyle wyraźne, wyraźnie otapowane, aby dało się dojrzeć zawczasu. Sączył martini, zachwycając się szczególnie jego smakiem i wiedział już, że dzieciństwo się skończyło, a zarazem czuł wszechogarniający smutek i samotność. Boże Narodzenie, w roku, w którym obchodził swoje 23 urodziny, trwaliło się w pamięci Davida jak nieostry film. Scenariusz był jak zwykle ten sam. Strych pełen dzieci zapchany za zapachy potraw, padający śnieg, nic się nie zmieniło. Ale David obserwował wszystko z nowej pozycji i nie była to już ta sama kraina czarów, co dawno. Kiedy jego rodzice odjechali do domu, David zatrzymał się jeszcze na farmie Winstonów, oczekując przyjazdu celi. Nie zdążyła na same święta, szykując się na wyprawę do Brazylii, ale jej matka zapewniała babcię Winston, że na pewno przyjedzie. David czekał na nie radośnie, nie z nadzieją na nagrodę, lecz z furią,
казала му ходить с кондавком, як хлопцу, укараному для цудзих грешки. Кіди вийшла додому, забачила стоянцу обок матки і бабки, його злощ прислав. Давав му ще вже ото віді цельє в розщепенню часу, таком як а є і рівночесні, яка бенде, або яка кедись уж була. Jej połowe włosy zmieniają się nieznacznie, lecz kości czaszki bardziej się uwidaczniają, a całkowitą niemal pustkę twarzy zapisze wzór troski, miłości, oddania, bycia wyłącznie sobą i siły, której istnienia trudno byłoby się domyślać. W filigranowym ciele. Babka Winston była piękną starą damą, co uświadomił sobie ze zdumieniem, zaskoczonym, że nigdy wcześniej nie dostrzegał jej urody. Matka Celi była ładniejsza od córki, a w całej tej trójcy David odnalazł podobieństwo do swojej własnej matki. Bez słowa pokonany odwrócił się i poszedł na tyły domu, gdzie włożył jedną z grubych wiatrówek dziadka, gdyż wcale nie pragnął się teraz widzieć z Celią, a jego własna kurtka wisiała w szafie frontowego holu zbyt blisko miejsca, w którym stała ona. Spacerował w mrozie popołudnia, ślepy na wszystko dookoła, co jakiś czas wstrząsany dreszczem, kiedy zdawał się sobie sprawę, że marzną mu nogi albo uszy. Kilka razy pomyślał, że należałoby wracać, ale szedł dalej. Uświadomił sobie nagle, że wspina się po zboczu wiodącym do wielkiej puszczy, do której raz dawno temu zabrał go dziadek, rozgrzany wspinaczką stanął o zmierzchu pod gałęziami niebotycznych drzew, które rosły w tym miejscu od początku świata. Te same albo inne, identyczne w ciągłym oczekiwaniu na dzień, w którym znów rozpoczną się wspinaczkę po szczeblach drabiny ewolucji. Tu właśnie rosły niezwykłe okazy, do których przyprowadził go dziadek, jałowiec, który osiągnął rozmiary pokaźnego drzewa, chociaż w niższych partiach zbocza zawsze był tylko krzakiem. Biała lipa rosnąca obok cykuty i gorzkiego orzecha wplątane w gałęzi buki i kasztanowca. Davidzie zatrzymał się i nastawił ucha, pewien, że się przesłyszał, ale wołanie powtórzyło się. Davidzie, jesteś tam?